Witam tam serdecznie, z tej strony kończy się Marek Puma 777. Dziękuję Wam z całego serca za subskrypcję, łapki w górę oraz miłe komentarze. Dziękuję też za polecanie mnie innym osobom, linkami. Także była to akurat kobieta dorosła, która sfilmowała do Tajlandii wycieczkę i opowiedziała co nieco. Jeżeli jesteście ciekawi, to pod ostatnim moim filmem jest jej, tej osoby wpis. A my przechodzimy do gry i dzisiaj będziemy się starać dostać do naszego centrum, czyli drodzy mili, do przypisanego nam statku. Wcześniej sobie już zdążyłem zrobić strzały, które w którymś odcinku źle omawiałem. Przyznaję się bez bicia, więc to też staram się Wam wynagrodzić jakoś fajnym odcinkiem moje błędy. Popatrzmy, co zastaniemy. Mianowicie zajrzyjmy do plecaka. W plecaku na razie mamy podstawowy zestaw. No ale tutaj już przygotowane, jak mówiłem, w paczce mamy tak 30 dzid. Osiemnaście strzał, łuk, więc to pobieramy, bo idziemy na wycieczkę, nie wiadomo ile tak dosłownie przejdziemy. No i mamy teraz tak, full zestaw, czyli pełny zestaw plecakowy mamy. Jak jest ciemno, o kurczę, jest ciemno, no to trzeba lulu. Mam nadzieję, że nie burczy mi w żołądku. Tak jest. No, water jest spoko. Skuba nie schrapie, no nie? Jeszcze mu mało. Co mi odsyłasz do sklepu? Ja ci dam do sklepu, żeby cię przypadkowo... Ale i tu są naprawy. No dobra, w takim razie jak tak, pasowałoby pochodnia, no nie? Ale pochodnię muszę sprawdzić, czy mam z czego. Już. I... Chyba jedną stagę, że tak powiem, włóczni sobie podarujemy. Na miejsce. O, co my tu brakuje? Mam kamienia, pomyliłem się. Tu nie. Ale mamy dzień. No dobra, jak już tak, to tak czy siak będzie potrzebne nam. No dobra, włócz. Myślę, że jedna nam wystarczy. I oddajemy. Może tak, to za to. To za to. To za to. To za to. Okej. I taki mini porządek przy okazji zrobimy, bo tu mamy skrzynię z poważniejszymi temami, więc warto byłoby tu je oddać. Okej. A surowcowe damy tutaj. Drewno nam się przyda. Ale mamy za dużo. No i jedną stagę musimy oddać. Bo się nie ruszymy, albo nawet dwie.
Widzieliście, kurde, jaka waga była. Dalej mamy połowę. No to jest coś niesamowitego. Może siekierę. Aha, tu jest już full. To może tutaj damy siekierę. Okej. Bo jak już wspomniałem, no... Ja się trochę pomyliłem. Dalej jest dużo. No ale okej. Włócznie się zużyją, strzały się zużyją. Ruszmy na wycieczkę. No, nasz plan to jest dotrzeć do tej góry. Co prawda bez żarcia, no ale żarcie po drodze będziemy mieć, więc... Czyli do plecaka musimy. Łuk i strzały 18. No co? Maczugę musimy oddać, żeby strzały wziąć. Okej. Teraz tak. Weźmy sobie dzidę do obrony, no i popychamy dzidą do przodu. Czyli po prostu teraz bojowe mamy zadanie spamiętać, jak idziemy. Tak? Czy idziemy wzdłuż brzegu. Wzdłuż brzegu, ale nie brzegiem połączonym z wodą. Mam nadzieję, że tu zejście będzie, bo wiem, pod tym statkiem był kiedyś klucz. Czy teraz obecnie jest? Nie wiem, bo nie kojarzę, żebym docierał tam. Jajek po drodze nie będziemy zbierać, bo od razu jest obrona zwierzaków przed utratą potomstwa, więc tutaj po prostu bierzemy za cel wycieczkę. Nie wiem, czyśmy dobrze zrobili, żeśmy poszli górą. No właśnie. Bo tu mamy głęboki spad i musimy teraz dotrzeć do zejścia. O, dobra, tam możemy spokojnie podążać. Tu po drodze też mamy raczej zwierzęta, które nam krzywdy nie wyrządzą. Aczkolwiek drzewo zwalone. Raczej sobie nie przypominam, żeby ktoś tutaj był. Żółwię. Pewnie na żółwiu albo na czymś będziemy startować. Ja tylko żywię nadzieję, że po prostu na spokojnie będziemy mogli przejść na drugą stronę. Bo jak wiecie, w wodzie, jak i na lądzie są zwierzaki. Jedne obojętne, a drugie agresywne, no nie? O, mamy. Mamy. Może tak spróbujemy się wybronić włócznią. Jeżeli, bo mamy najwięcej włóczni, mamy, tak? No. One dopóki nas nie zwietrzą, to nie atakują, no nie? No, co już mamy zagrożenie pokazane. No, ale myślę, że uda nam się to jakoś po prostu minąć. Także tutaj na spokojnie. Na razie mamy luz. Więc sobie nawet przyspieszymy. Aha. No ale ten to nie jest luzak. Ten to nie jest luzak, na pewno. Na pewno nie jest luzak, więc... A zaraz przekonamy się, czy nie jest luzak. Bo na razie to nas nie widzi, albo nas nie wyczuł. A klatki ze sobą nie mamy tej
żeby zdystansować w razie czego atak. Ale na razie wyprawa idzie nam super. A propos, upgrade'owałem sobie ubranie, które pewnie już zauważyliście, jak podbierałem przedmioty i zwracałem do paczek. Co prawda, wydawałoby się, że jesteśmy już tuż. No właśnie, tuż. Bo jak na polowanie, to tam wokół nas jest spoko zwierzyny, więc nie musielibyśmy się tak daleko wybierać. No nie? Myślę, że w drodze powrotnej będziemy polować, tylko tak już bliżej domostwa, żeby móc w stanie unieść się z towarem, bo jak widzimy, no mamy spore zabezpieczenie, jeśli chodzi o atak z drugiej strony. W razie W. Aha, tu są kamienie. Czyli najłagodniejsze to byłoby tutaj z zejściem. Tylko pytanie, czy coś w wodzie nie jest, no nie? Okej. Na razie jest luzik. No, gładko to idzie na razie, w tym momencie, ale czy tak do końca będzie? Losinożerny powalił drzewo. On dopóki nie zaatakujesz, to on nie będzie ciebie atakował. Więc to jest pewne. Przetestowałem to. Tylko że teraz tak, musimy od strony morza tam wejść. Więc tutaj możemy się też spodziewać owadów. Przynajmniej ja tak miałem, jak szłem z olonstiną.pl, że owady były na wejściu łącznie z atakującym zwierzęm. Także to jest właśnie to. Tutaj nie wiadomo, co cię za rogiem, krzakiem może spotkać. Na razie idzie nam to dobrze. Tylko pytanie, czy nie idę za łapczywią. O, za łapczywią poszłem. Czyli musimy zejść. Okej. Na luzie. Nawet tych owadów nie ma, bo kiedyś były, ale to na innym serwerze. Czyli wychodziłoby na to, że ta mapa, można powiedzieć, że jest pokojowo nastawiona do graczy takich danych początkujących. Ja dopóki po prostu nie zdobędę wszystkich elementów do budowli, łącznie z metalurgią, czyli z wytapianiem żelaza, bo już mamy go trochę też zgromadzonego w paczkach. Znaczy się nie będę przebijał na serwery, no chyba, że ktoś mnie po prostu na Messengerze zaprosi do gry i po prostu zgramy czas, no nie? Okej, dotarliśmy do centrum. Czy coś tu znajdziemy? No nie wiem, po prostu to się okaże w planiu. Czekajcie. Nie. Nic z tych rzeczy. No właśnie, coś przełożyłem. Aha, dobra. Wiem już, co przełożyłem. Nacisnąłem paczkę. Tu już się wystarczyłem, że płatność, no.
Zrobiliśmy sobie obgracik na jedzenko. Co jest ok. Tu się gra upomija. Żelazne oszczę. Ok. Więc podjedzmy sobie. Trochę. No i pytanie, czy ja mogę coś z tym fantem robić. Wyciągnijmy sobie kilo. O, klucz. Wow, 40 level. Aha, no tak, a ja mam 40 level. Czyli klucz my zdobyli. No i teraz trzeba po prostu wrócić. No, żywię nadzieję, że tą samą trasą. Wybierzemy sobie... A może łuk tym razem? Okej. Okay. No i luzik. Czyli mamy klucz, który dopiero działał przy 40 lewerze. No mam nadzieję, że nie zginie ten mi klucz, no ale... Ciężko rzec. Popatrzmy, czy go mamy, bośmy odeszli. No. Dobrze. Czyli w sumie tak, możemy go zdobyć, ale 40 level, tak? Jeżeli się mylę, no to proszę mnie poprawiać w komentarzach. Jak mówiłem i obiecałem, wracając, będziemy próbować coś upolować. Bo szczerze mówiąc, strzałą nie próbowałem upolować żadnego zwierza. No, to jest dobre, bo to jest przede wszystkim daleki zasięg. I w sumie pójdziemy, że tak powiem, ścieżką, no nie? Którąśmy sobie w sumie wydeptali, czyli tędyśmy zeszli. I tutaj górą. Musimy przedreptać w najpłytszym miejscu, no nie? W najpłytszym miejscu, unikając zagrożenia. Pytanie, czy... Czekajcie, mapa. Aha. Nie, dobre, to mapa... Widzicie, czyli tak, mapa dobrze mówi. Przepłyniemy, aj. W sumie ta ryba nas nie zaatakowała, a wiem, że ryby lubią atakować też, a szczególnie piranię. Jeszcze jedna woda. Może przejdźmy sobie na... Nie, to jest za mało. Okej, okay, dzida. Wow, ale zabrzmiało ostro. Na razie mamy luzik. Ej, ej, halo, który to? Który to? Dobra, zdobyliśmy rybę. Zdobyliśmy rybę. Ale mamy jeszcze jakieś zagrożenie? Nie no, coś słyszymy, ale... Ale to nie jest to. Przejdźmy na może na mapę. I według mapy powinniśmy tędy przejść. Raptorki. Na razie przechodzimy dwójką i z krajem. Są trochę zajęte.
tutaj się broni żółw. Nie będziemy mu przeszkadzać, nie? Co nam szkodzi? No halo, ja wiem, że tu jest góra. Tylko pytanie, czy my z tej góry zejdziemy na luzię. Ale zejdziemy. Czyli w sumie wyprawa się udała, można rzec. Zdobyliśmy pożywienie jako rybę, a więc tutaj naprawdę luzik. No i warto mieć śpiwór. Okazuje się, że naprawdę warto mieć śpiwór w miejscu wypadowym, bo inaczej to po prostu nie ma zaznaczenia, że gdzieś jesteś, no nie? To jest właśnie o to chodzi, żeby po prostu się umieć odnaleźć. No i w sumie ostatnia przeprawa wodą. Może ja sobie ją zmienię na dzidę. A, bo patrzcie się, mamy rekiny. Nie. Chociaż... Widzicie? Na rekiny to jeszcze przyjdzie czas. Ja tam wolę dwójką i z krajem przejść. I dopóki ty zwierzętom nie zagrażasz, to ty żyjesz. No kurczę, blacha. W odpowiednim momencie nie mogło powiadomienie później przyjść. Ale okej. I tak musimy przejść, więc tu już widzicie, że mam ze skóry ubranie, nie z samego płótna. No i tu powinno być luzik, no nie? Zakładam, że tutaj przepłyniemy ok. Te mniejsze może nie będą tak atakować. Ale okej, udało nam się. Chwyćmy się za mapę. Okej. No chybaśmy nadłożyli trasę. Tak, nadłożyliśmy sobie trasę. Co do łoża. Ale okej, no. Nadłożyliśmy sobie trasę. I w sumie to musimy się jeszcze raz przedostać na drugą stronę. Jaki niefart. Albo i fart. Nie fart. Już musimy iść. Już musimy iść w tą stronę. Unikamy krokodyla. Uniknęliśmy krokodyla i to jest super.
to jest super. O, 5 ryby, tak. A tutaj sobie zjemy. No i cóż, no jesteśmy prawie ku końcowi. Tak, wiem, odcinek już jest 25 minut. Dziękuję wam jeszcze raz za cierpliwość do mojej osoby. Subskrypcję oraz łapki w górę. Jest mega fajnie. To odczuwa człowiek, gdy po prostu suba dostanie i łapkę w górę. Dobrze. Mapa. No co jest tą mapą? Okej. No i w sumie jesteśmy koło siebie, więc możemy spróbować łuku. Nie robiąc huku, tak? Jak ten faktycznie łuk sobie radzi. I uciekło zwierzę. No cóż. Ale da się strzelać. To jest dobrze. Aha. O, jak sporo uciekł. Sporo nam uciekł, no nie? Dobrze, drodzy mili. Więc w kolejnym odcinku, na który serdecznie zapraszam, a dziękuję za ten, któryście oglądali w tym momencie. No cóż, będzie polowanie na zwierzynę. Tu widzimy, że nam się już odrodziło. To czemu on tak idzie? Jakby nie mógł, no nie? Dobrze, także ja ślicznie Państwu dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz z tej strony kłania się Marek Puma 7777.